Element trzeci to projekt techniczny. Informacje ogólne na początku o tym całym projekcie technicznym. Rozporządzenie określa minimalny zakres projektu technicznego, ale należy pamiętać, że projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym. Opracowania projektowe dotyczące danego zamierzenia budowlanego, które wykonywane są przed sporządzeniem projektu budowlanego, jak na przykład koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, bądź wykonane są po sporządzeniu projektu budowlanego, na przykład projekt wykonawczy, nie są objęte przepisami przedmiotowego rozporządzenia. Zastrzeżenie wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W paragrafie 5 ustęp 4 wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. W przypadku projektu budowlanego, wykonawczego, którego konieczność opracowania wynika z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, do formy jego opracowania przyjmuje się wymogi jak dla projektu budowlanego. Część opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, statyczne założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych i niesprawdzonych w praktyce wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, podstawowych elementów konstrukcji obiektu w zależności od potrzeb, informacje o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych, pomieszczeń, odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub budowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną budynku. To też jest bardzo istotne. Ekspertyzę techniczną załączamy w projekcie technicznym, nie w projekcie budowlanym polegającym na zatwierdzeniu. Część rysunkowa projektu technicznego. I tutaj mamy już rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widoki dachu, przekroje, elewacje. Te rysunki, czyli nie są tymi samymi rysunkami, które zawarte są w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego. Rysunki PZT i PAB należy traktować jako podkłady, czyli materiały służące do przedstawienia projektowanych rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i instalacji. Rysunki w PT są uszczegółowieniem, rozwinięciem i uzupełnieniem rysunków przedstawionych w PZT i PAB. Natomiast szczegółowe rysunki można już załączyć na etapie projektu architektoniczno-budowlanego po to, żeby później ich nie powielać. Czyli w takim przypadku, gdy zrobimy już na tyle szczegółowy rysunek w projekcie PAB, nie musimy później go powielać w projekcie technicznym, więc trochę nam to odejmuje pracę, prawda? Zasadnicze elementy wyposażenia instalacji, rysunki powinny zawierać zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjno-budowlanego umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Tu w tym instalacji i tak dalej, i tak dalej. Na etapie projektu technicznego nie wymaga się zamieszczenia szczegółowych wykonawczych projektów instalacji. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjno-budowlanego przedstawia się w ograniczonej formie jako co najmniej odpowiednio opisane schematy. W projekcie technicznym wskazuje się również sposób powiązania instalacji wewnętrznych z sieciami zewnętrznymi. Zasady ogólne, czyli kilka takich newsów. Nazwa zamierzenia budowlanego. Zgodnie z paragrafem 7 ustęp 2 na stronie tytułowej zamieszcza się nazwę elementu projektu budowlanego, którego ona dotyczy, na przykład projektu architektoniczno-budowlany. Informację dotyczącą zamierzenia budowlanego oraz nazwę, adres, kategorii obiektu budowlanego, identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany, imię, nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres. Jak precyzować nazwę zamierzenia budowlanego i czy wymieniać w nazwie instalacje wewnętrzne będące wyposażeniem obiektu budowlanego. Ustawa nie definiuje, czym jest zamierzenie budowlane, natomiast w artykule 32 ust. 1 wyraźnie określono
przedmiot decyzji o pozwie na budowę? To jest decyzja o pozwie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydana po. Skoro decyzję wydaje się na obiekt budowlany, pojedynczy lub obiekty budowlane wchodzące w skład zamierzenia budowlanego, nazwa zamierzenia powinna obejmować nazwy obiektów budowlanych. Dodatkowo w artykule 33 ustęp 1 wskazuje się przypadki, jak postępować, gdy to zamierzenie składa się z więcej niż jednego obiektu. Z czego również można wnioskować, że zamierzenie dotyczy obiektów budowlanych. Z kolei artykuł 3 punkt 1, z artykułu 3 punktu 1 wynika, że obiekt budowlany to m.in. budynek, budowla bądź obiekt architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacje będąc nierozerwalne związane z budynkiem, budowlą lub obiektem architektury, dopiero z nim łączone tworzą obiekty budowlane. Same w sobie nie są odrębnymi obiektami budowlanego. No, instalacja elektryczna wewnętrzna nie może funkcjonować sama bez budynku. Na etapie dokumentacji składanej z wnioskiem o pozwie na budowę, czyli w projektach PZT i PAB, które podlegają zatwierdzeniu, nie występują projekty instalacji wewnętrznych, a organy AAB nie mają możliwości ich oglądać, ani weryfikować, ani też nie zatwierdzają projektów instalacji. Wydaje się zatem, że wystarczającą nazwą zamierzenia budowlanego wskazaną na stronie tytułowej projektu jest nazwa obiektu lub obiektów podawana na przykład w nawiązaniu do nazw zawartych w tabeli określającej kategorię obiektów budowlanych. Tym bardziej, że taką informację należy również informację o kategorii należy również podać na stronie tytułowej, bo jest to jej składnik. Podobnie rzecz ma się z różnymi elementami zagospodarowania działki lub terenu projektowanymi na terenie inwestycji. Jeżeli są to elementy powiązane z budynkiem, jak dojścia, dojazdy, stanowiska postojowe do 10 miejsc, place lub śmietniki itd., nie są wymieniane w nazwie zamierzenia budowlanego. Jeśli jednak wraz z budynkiem projektowany jest inny obiekt budowlany, na przykład ściana oporowa, nie będąca częścią budynku, czyli niezależna na działce, to jako budowla czy odrębny obiekt budowlany wymaga uzyskania decyzji o pozwie na budowę i wtedy wchodzi w skład zamierzenia budowlanego, zatem winna pojawić się tam nazwa tego zamierzenia. Oprawa projektu. Zgodnie z paragrafem 5, punkt 1, oprawia się następujące elementy projektu budowlanego. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt AB, projekt techniczny i załączniki do projektu budowlanego. W przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez oprawę należy rozumieć zapisanie w plikach komputerowych. Dopuszcza się oprawę wielkotomową elementów projektu budowlanego. I teraz tak, w przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej każdy z elementów wymienionych w paragrafie 5 ustęp 1 rozporządzenia oprawia się oddzielnie, czyli umieszcza się w odrębnym pliku, ale na mocy zapisu ustęp 3 możliwe jest również ich wspólne oprawienie z wyjątkiem objęcia wspólną oprawą projektu technicznego w postaci elektronicznej oczywiście. Przy czym zaznaczyć należy, iż przez wspólną oprawę elementów projektu budowlanego rozumie się łączne oprawienie nawet wszystkich 4 elementów projektu budowlanego, czyli PZT, PAB, PT oraz załączników do projektu budowlanego. Wspólna oprawa może też łączyć tylko pewne elementy, tak? Czyli możemy oprawić wspólnie PZT i PAB, nasza projektu technicznego nie, więc jest tutaj to pewna dowolność. Oczywiście ewentualna wspólna oprawa nie zwalnia z obowiązku zamieszczenia strony tytułowej dla każdego elementu. To jest też bardzo istotna sprawa. Kolejną istotną rzeczą jest fakt, że każdy z obiektów budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę musi posiadać osobny projekt architektoniczno-budowlany. To znaczy w przypadku na przykład inwestycji obejmującej budowę 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nawet bliźniaczych, takich samych, niczym się nie różniących, każdy z nich posiada swój projekt architektoniczno-budowlany. Czyli mamy wtedy element pierwszy PZT, jeden dla całej inwestycji, element drugi projekt architektoniczno-budowlany, który mamy 3 projekty architektoniczno-budowlane dla każdego z budynku osobna, projekt techniczny również dla każdego z osobna i projekt załączniki jako 4. element.
metryka. Dawniej wystarczyło napisać E. Stanley Mitton, architekt, i wszystko było jasne. Teraz musi być trochę więcej, ale też nie tak dużo, jak wszyscy piszą. W metryce rysunku zamieszcza się tylko nazwę obiektu budowlanego, dla którego przygotowano przedmiotowy rysunek. Przy czym tę nazwę zapisuje się w skróconej formie, właściwie identyfikującą obiekt, a nie nazwę całego zamierzenia. Nie ma obowiązku umieszczenia informacji o specjalności projektantów i sprawdzających, ani konieczności wskazywania adresu zamierzenia budowlanego, czy wpisywania identyfikatorów działek ewidencyjnych. Te dane zamieszcza się na stronach tytułowych projektu, zatem nie ma konieczności ich powtarzania w metrykach rysunku. Załączniki. Takie mamy dwa miłe załączniki. Przeskoczę z załączników trochę do listy kontrolnej, bo to jest powiązany temat i na końcu będzie podsumowanie.